Dzień dobry, tu Szkolne Radio Internetowe Skorup Jaki za mikrofonem. Dzisiejsze nagranie zaczniemy od pytań. Co było pierwsze, jajko czy kura? Dlaczego to zając roznosi wielkanocne pisanki? Skąd się wziął zwyczaj polewania wodą w lany poniedziałek? Co symbolizują świeżo kwitnące bazie? Jakie są początki świąt wielkanocnych? Jak obchodzi się te święta w innych krajach? I dlaczego tak lubimy wielkanocne niespodzianki? Aby dowiedzieć się tego wszystkiego, wystarczy nas posłuchać. Serdecznie zapraszamy. A więc 3, 2, 1, start! Zaczynamy! Przed nami wielkanocna audycja. Święta wielkanocne, choć wydaje się, że są uboższe od świąt Bożego Narodzenia, jeśli chodzi o zwyczaje związane ze świętowaniem, to jednak nie są ich pozbawione nie tylko w Polsce, jak zostało już wspomniane, ale też w innych zakątkach świata. W Irlandii jedną z tradycji związaną z Wielkanocą jest organizowany w Wielką Sobotę przemarsz ludzi, na którego czele idzie rzeźnik niosący na kiju śledzia, który jest bity przez mieszkańców różnymi przedmiotami i zostaje wrzucony do wody jako symbol postu, a na kij zostaje nabity barani udziec, co symbolizuje ucztowanie. W Armenii na święta Wielkiej Nocy wypieka się chleb nazywany cheorek o czerwonym zabarwieniu. Nawiązuje to do wierzeń Ormian o tym, że gdy Maryja stała pod krzyżem swojego syna, miała chleb, który został zabarwiony na czerwono przez krew Jezusa. W USA w tym okresie co roku odbywa się konkurs na najpiękniej udekorowany świątecznie kapelusz, na którym pojawiają się m.in. jajka, króliczki i inne ozdoby wielkanocne. W Afryce domy i kościoły dekorowane są ozdobami zwanymi witandze i kanga, a ludność śpiewa chrześcijańskie hymny wzbogacane o akcenty związane z kulturą miejsca. Większość z nas zapewne wie, jak święta wielkanocne wyglądają w naszym kraju. Należy dodać, że w każdym regionie Polski mogą się od siebie różnić. Nasze świąteczne tradycje sięgają początków XIV wieku. Łączą one obrzędy ludowe oraz najważniejsze święto religii chrześcijańskiej, jakim jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Koniec zimy i nadchodzące święta były idealną okazją do zrobienia porządków, w których brali udział wszyscy domownicy. Najstarszą z tradycji jest zdobienie i malowanie jajek. Pisanki są symbolem pomyślności i przebudzenia do życia. Rysunki wielkanocne na pisankach były najczęściej charakterystycznymi motywami ludowymi dla danego regionu. Kolejną tradycją jest niedziela palmowa, kiedyś nazywana również kwietną lub wierzbową, która rozpoczyna Wielki Tydzień i upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu święcimy w kościele palmy. Wykonane są z gałązek wierzbowych, przyozdobione zielonym bukszpanem i suchymi kwiatkami. Kolejną ważną rolę spełnia Triduum Paschalne, który rozpoczyna Wielki Czwartek. Wielka Niedziela, Dzień Zmartwychwstania, jest najbardziej oczekiwanym i radosnym dniem. Dzwony na mszy rezurekcyjnej poprzedzają uroczyste śniadanie. Stół wielkanocny powinien być przykryty białym obrusem i przystrojony gałązkami bukszpanu oraz barankiem wykonanym z ciasta drożdżowego, masła lub cukru. Śniadanie rozpoczyna się od życzeń i dzielenia się jajkiem. Ostatnio coraz częściej pojawia się zwyczaj wręczania upominków wielkanocnych dla najmłodszych w postaci niespodzianek chowanych w mieszkaniu bądź w ogrodzie. Wielkanocny poniedziałek obowiązuje śmigus dyngus, czyli wzajemne oblewanie się wodą. Dawniej śmigus oznaczało uderzanie. Dyngusem w postaci pisanki, schodyczy czy pieniędzy można było wykupić się od śmigusa. Jak widać, mamy wiele pięknych, wspólnych tradycji. Mogą się one różnić zależnie od regionu oraz domu, w którym mieszkamy, ale za każdym razem jest to dla nas czas poświęcony rodzinie. Pamiętajmy, aby okres przygotowań do Wielkanocy był dla nas wyjątkowy, z niepowtarzalnym urokiem, radością i bliskością. Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych, Szkolne Radio Internetowe Skorup Jaki pragnie życzyć zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych świąt wielkanocnych. Wesołego Alleluja!